Słuchajcie, to ja wam pokażę. To są te rolety nadstawne, tak zwane. No, one nachodzą na okno, są przykręcane do okna. I potem to jest wszystko wtedy montowane do nadproża i do ramy, znaczy do wnęki. Dlaczego takie, pewnie zapytacie, nadstawne? No takie, no bo takie były w projekcie, takie ja sobie byłem w sumie, nie zastanawialiśmy się wtedy nad tym za bardzo. Takie były po prostu w projekcie. Projektant powiedział, że to jest najlepsze, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed przenikaniem ciepła. Potem sklepy nam troszeczkę inaczej zaczęli mówić, że to nie jest takie najlepsze. Natomiast ale tutaj przyjdzie jeszcze oczywiście jakaś warstwa jeszcze ocieplenia od wewnątrz. Na to wszystko będzie tynk. Rewizja tak zwana, znaczy dostęp do tej skrzynki, tamtej, tego silnika jest od dołu. To tego się nie zabudowuje. Znaczy można, ale wtedy przy jakiejś awarii to trzeba będzie robić remont i malowanie znowu. No więc tego się nie zabudowuje. To jest elektra z opędem elektrycznym. I drugim rozwiązaniem to jest jeszcze takie, że są ryty te podtynkowe, nie? One wtedy one są bardziej w tamtą stronę wystawione na zewnątrz. I tutaj wtedy jest nadproże jakby lekko cofnięte, czyli tu byśmy byli dalej jeszcze nadproże. Dotąd to jest roleta i tam się wkłada jakieś tam 2 czy 3 czy ileś centymetrów stropianu. No niby to jest lepsze, ale nie wydaje mi się, dlatego że no, z zewnątrz, jeżeli masz roletę, ona ma szerokość tak 20 centymetrów chyba ta ma, jeśli się nie mylę, prawie. Albo 18, bo 20 centymetrów to zależy też od wysokości okna, ile tam jest potrzebne tej rolety. Ale załóżmy, że ma 18 nawet. Czyli przy 20 centymetrach stropianu, który będzie dawany, mamy tylko tak, 2 centymetry stropianu z zewnątrz, tak? I te 2 i 3 centymetry stropianu z od strony nadproża, tak? Więc mamy 5. Łącznie, tak można powiedzieć. Jeśli się ze mną zgodzicie. I wtedy nadproże tak naprawdę jest no, prawie że nieocieplone, jest maskiem termicznym i jest wyziębiane przez tą roletę, nie? Tam zawsze powietrze do niej będzie wpadać i jest wyziębiane. Przy tej rolecie sprzedawcy trochę się akurat sprzeczali na ten temat, ale przy tej rolecie ocieplenie idzie całość, wezmę klamkę, chyba zaraz to wam pokażę. Mam taką jedną klameczkę. Specjalnie mówiliśmy się z panami, że nie będą montować klamek w oknach, żeby jeszcze się nie rysowały. Mamy klameczki wszystkie. Sobie potem zamontujemy. No, ale tu mam taką klamkę. I wam pokażę może na przykładzie tego. Drzwi. Tak więc tu mamy. I tu przyjdzie jeszcze stropian. Tu będzie jeszcze pewnie piątka wejdzie minimum. Jakiś XPS i na to tynk, jakaś siatka czy tynk, nie wiem jak to robić. A na zewnątrz, słuchajcie, właściwie mamy. Na zewnątrz to jeszcze tyle wystaje. Więc niech to wystaje no, 5-6 cm. Więc 20 cm stopianu, załóżmy, że to jest 6 cm, jeśli to wystaje, to mamy jeszcze 14 cm. A więc mamy 14 plus piątkę z zewnątrz i mamy, moim zdaniem, dobrze ocieplone. Jedynym mostkiem wtedy jest tutaj to miejsce newralgiczne, tak? Gdzie po prostu powietrze wnika. Będzie wnikać tam i już, bo tak musi być, między roletę, między te lamele a roletę. Ale to nie jest wszystko. Bo ta sama roleta wewnątrz jest ocieplona jeszcze takim, czy tam. Tam pokazuję, tak? Pokażę wam może na filmiku, na takim schemacie. Oczywiście tu nie będziemy rozbierać rolety teraz, ale na schemacie wam pokażę. Ona jest jeszcze wycieplona takim grafitowym stropianem w środku. No, mówię właśnie, że te, co są wystawione na zewnątrz, to są takie dobre. A moim zdaniem one wyziębiają nadproże i potem będzie. Jakie będą kłopoty. Tutaj się to dobrze wyciepli.
i nie będzie żadnego kłopotu. Będzie od zewnątrz, od wewnątrz. I jeszcze od roleta sama w środku ma ocieplenie, więc jest, będzie ok. A, przynajmniej ja tak myślę, nie? Każdy inwestor mówi, każdy co buduje, mówi, a będzie ok. No, każdy się stara robić tak jak może. Dobra, to na tyle, jeśli chodzi o orlety. A jeszcze, nie na tyle, sorry, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. To już tu było dobrze widać. Warto sobie zamówić właśnie, tak jak mówiłem, orlety też z tą prowadnicą w kolorze okna oczywiście, ale też widzicie tam ostatnia, no nie sięgnę, ostatnia ta lamela, ten profil ostatni, tam są takie te kołeczki brązowe. One są też w kolorze okien. Natomiast cała roleta jest w kolorze takim brązowym, pasującym do naszego łupka, tego na dachu. Dlaczego nie w kolorze okien? Dlatego, że widzicie, tu już była za duża dopłata. Sama dopłata do tych prowadnic i do tej ostatniej lameli w kolorze, to już była dopłata ponad 1000 zł. Na całym domu, więc nie zdecydowaliśmy się już mieć w takim samym kolorze. Zresztą mi za rolety nie wyglądają ciekawie w kolorze drewna, bo okna mogą imitować drewniane okna, natomiast rolety drewnianych zewnętrznych nikt nigdy nie zrobił chyba. Więc moim zdaniem to takie też nie wygląda naturalnie. Więc mamy brązową, będzie pasować, będzie okej. Okay.